też jest mega kontrowersyjne z jakiegoś powodu. Nie trudno stworzyć imitację nylonowej torebki. I jest to w tym momencie mój ulubiony makijaż. Dla mnie to jest rozrywka dla boomerów. Mam gdzieś twojego psa. Zabierz go ode mnie. Do tego stopnia, że czasem mam ochotę zadzwonić na policję. Ja się boję tej kontrowersyjnej opinii bardziej niż opinii o... Hej kochani, witajcie, z tej strony wasza Adrianna i dziś zapraszam was na odcinek z moimi 30 kontrowersyjnymi opiniami. I będą to naprawdę kontrowersyjne opinie. To nie jest filmik w stylu wolę kolor różowy, a nie niebieski. Nie, będę tutaj mówiła o czasem naprawdę kontrowersyjnych rzeczach, o dramach, które się teraz dzieją w internecie, więc no, nie jest to kłamstwo. No tak było. Nie zmyślam. Natomiast pamiętajcie, że to są tylko moje opinie, a nie fakty. Jeżeli wy macie inną, to to jest jak najbardziej okej. I jeżeli oglądanie u was takich filmików powoduje bardzo duże zdenerwowanie i chęć uduszenia osoby, której słuchacie, to lepiej nie oglądać tego typu filmików, no bo tylko się zdenerwujecie. Ale jeżeli chcecie posłuchać o moich kontrowersyjnych opiniach, to zapraszam, a także zapraszam do napisania, jakie są wasze kontrowersyjne opinie i zaczynamy. 1. Uważam, że drama z profesorem Bralczykiem jest jak najbardziej rozdmuchana i urosło to do jakiejś narodowej tragedii. Dla profesora psy zdychają i to jest okej. Dla mnie psy umierają i to też jest okej. Każdy ma prawo mówić jak chce i każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Natomiast uważam, że ta wielka drama jest niepotrzebna i naprawdę dzieją się ważniejsze rzeczy w tym kraju, a kłócimy się o to, czy mamy mówić, że pies zdycha, czy umiera. Niech każdy mówi jak chce. O, rozwiązałam właśnie cały konflikt. Czy to naprawdę było aż tak trudne? 2. I ja się tego boję. Ja się boję tej kontrowersyjnej opinii bardziej niż opinii o profesorze Bralczyku. Mianowicie nie jestem fanem piosenek Taylor Swift. Lubię kilka piosenek, ale naprawdę niewiele, bo głównie jej muzyka po prostu, no, nie wpada mi do ucha. Wiecie, jakby nie zaskakuje, nie? Coś tam, no, nie możemy się razem połączyć. 3. I to też jest mega kontrowersyjne z jakiegoś powodu. Nie mam nic przeciwko hobby horses i bardzo szkoda mi dziewczynek, które są wyśmiewane za swoją pasję. Uważam, że ludzie czepiają się wszystkiego, jeżeli chodzi o dziewczynki i kobiety. Jak chłopcy biegają ze sztuczną bronią i się bawią, to nikt nie krzyczy: o mój Boże, przecież ten pistolet nie jest prawdziwy, jak i ten Jasio głupi, no dajcie mu prawdziwy karabin. Nikt tak nie mówi, prawda? Wszyscy rozumieją, że to jest zabawa, a jeżeli chodzi o hobby horses i dziewczynki, to nagle jest wielkie oburzenie, że one powinny jeździć na koniu, a nie na sztucznym koniu. To są dziewczynki, to są dzieci, mają prawo się bawić i wyobrażać sobie co chcą i nie chcę słuchać tutaj opinii, że chłopcy bawią się pistoletami, bo nie można im dać prawdziwych, bo to nie bezpieczne, of course, a dziewczynki powinny pójść na prawdziwe konie. No, prawdziwe konie też są niebezpieczne. Nie każdy ma pieniądze na jazdę konną i nie każdy chce jeździć konno. No, niektórzy po prostu chcą się bawić w konie. To jest jak najbardziej okej. Mam problem tylko z dorosłymi, którzy bawią się w hobby horses i jeżeli bawią się dla jaj, to okej. Jeżeli nie robią tego dla jaj, to jest to rzeczywiście niepokojące. Pozwólmy dzieciom być dziećmi, bo jak dziewczynki zachowują się jak dorosłe, to mamy z tym problem, a jak dziewczynki zachowują się jak dziewczynki, jak dzieci, to też mamy z tym problem. Więc jakby zastanówmy się, czego chcemy od dziewczynek, bo nie możemy się zdecydować. 4. Uważam, że obecne nastolatki ubierają się lepiej niż nastolatki za moich czasów. Typowa nastolatka za moich czasów ubierała się w ten sposób, tutaj macie kilka zdjęć, a typowa nastolatka teraz ubiera się w ten sposób. I ciężko powiedzieć, jak ubiera się teraz typowa nastolatka, bo jest bardzo dużo estetyk. Mam wrażenie, że ludzie w moim wieku ubierali się bardziej kiczowato, a teraz jak nastolatkowie ubierają się kiczowato, to robią to świadomie, prawda? A my robiliśmy to tak nieświadomie. Ale nie zrozumcie mnie źle, w tym nie ma nic złego. Wtedy po prostu nie było dostępu do takich ubrań, do tylu sklepów, nie było fajnych second handów i rodzice też wtedy nie przeznaczali takich pieniędzy na ubrania dla swoich pociech. Ja jeździłam po ubrania 2 razy do roku, na sezon jesienno-zimowy i wiosenno-letni i to była norma. A
Teraz nastolatkowie ubierają się często lepiej niż jacyś blogerzy czy vlogerzy modowi. Natomiast moja kolejna opinia jest taka, że przez to nastolatkowie są trochę bardziej nieszczęśliwi, bo za moich czasów naprawdę łatwo było być modny. Wystarczyło sobie kupić na przykład pierścionek z wąsami i już cała szkoła szalała. Pamiętam, jak jedna znajoma kupiła sobie okulary zerówki i po prostu cała szkoła była w szoku. Wszyscy patrzyli się na nią tego dnia i uważali ją za najmodniejszą na świecie. A teraz trzeba mieć na sobie albo super pomysłową stylizację, albo stylizację za nie wiadomo ile pieniędzy, żeby zrobić wrażenie. Na TikToku jest teraz non-stop jakaś nowa moda, czy jakaś nowa estetyka i uważam, że to bardzo unieszczęśliwia nastolatków. I współczuję nastolatkom, bo bardzo ciężko czuć się wystarczającym w tych czasach. 6. I to też jest bardzo kontrowersyjna opinia, teraz mam wrażenie, a mianowicie nie odrzucam wszystkich ubrań, które mają w sobie poliester albo są z poliestru. Wiadomo, staram się kupować ubrania z naturalnych tkanin. Ja bardzo lubię bawełnę, bo jest super łatwa w utrzymaniu, przewiewna i nie trzeba jej prasować. Ale jak coś jest z poliestru i dobrze wygląda i jest ładnie uszyte, to też nie mam nic przeciwko i czasem takie ubrania kupuję. 7. Uważam, że KFC się popsuło i nie da się go obecnie jeść. Mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu KFC było uważane za wyższej jakości niż McDonald's, a teraz już tak absolutnie nie jest i zawsze jak jem coś z KFC, to boli mnie brzuch. Ostatnio jadłam w KFC rok, nawet ponad rok temu i miałam w jedzeniu dwa włosy, co się rzadko zdarza. Ja już mówię nie, dziękuję. Jednego jeszcze jestem w stanie przeżyć, wygrzebię sobie, ale już dwa? W jednym zamówieniu dwa włosy to już była dla mnie przesada i obraziłam się na tyle, że no nie jadłam już bardzo długo KFC. 8. Uważam, że nie ma bardziej szkodliwej aplikacji niż TikTok. Ludzie tam się chowają za filtrami, wygładzają swoją cerę, tworząc u odbiorców kompleksy, non-stop jest jakaś nowa moda, non-stop jest jakaś nowa estetyka, za którą musisz podążać, jest mnóstwo patologii i ja wiem, to też zależy od algorytmu, bo ja mam teraz taki algorytm, że wyświetlają mi się same kotki i pieski i naprawdę można sobie zbudować taki zdrowszy algorytm, natomiast jak wpadniecie w algorytm makijażu, mody, zakupów, to współczuję, bo naprawdę można się w tamtym miejscu pogubić. 9. Bardzo denerwuje mnie obecny konsumpcjonizm, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Uważam, że poszło to w straszną stronę. Kupowanie przez dziewczyny i kobiety dziesiątków serów, kremów, peelingów, szamponów. To nie jest normalne i wasza skóra tego nie potrzebuje. Nikt nie potrzebuje 15-stopniowej rutyny pielęgnacyjnej, żeby jego skóra wyglądała dobrze i żeby działać przeciwstarzeniowo. Nie musicie w tej kwestii słuchać mnie, możecie posłuchać dermatologów albo influencerów, którzy zajmują się pielęgnacją i wiedzą coś na ten temat. Oni na pewno wam powiedzą, że mam tutaj rację i że to jest niepotrzebne. Nie słuchajcie się lasek, które są po prostu uzależnione od kupowania i mają obsesję na punkcie pielęgnacji i starzenia się. Ostatnio byłam w Rossmanie i matka spojrzała na koszyk, który niosła córka i powiedziała, co ty tu niesiesz, przecież ja wydam na to 200 zł, a jeszcze nie przeszłyśmy przez połowę sklepu. Bo ta dziewczyna po prostu ładowała wszystko. Wszystkie sera, kremy, kosmetyki, które były polecane na TikToku. No, tak to jest. Dziewczyny na TikToku widzą, że ich idolki mają 20-stopniową rutynę pielęgnacyjną i później też tak chcą i myślą, że tak trzeba. Ale uwierzcie mi, tak nie trzeba. Kolejny podpunkt. Super drogie torebki nie są warte swojej ceny. Co za przypadek? W podróży poślubnej kupiłam sobie torebkę marki Prada. Ona wtedy była bardzo modna i zapłaciłam za nią 7000 zł. Ile? I słuchajcie, wypłaciłam 7000 zł za torebkę, która jest zrobiona z nylonu. A wiecie, czym jest nylon? Nylon to jest plastik. Więc zapłaciłam 7000 zł za plastik. I nie chcę tutaj słyszeć, nie, bo to jest cudownie wykonane i tu jest srebrny pasek i to jest Prada. Nie, nie, nie tłumaczmy tego. To nie jest super wykonane. Tu mi coś nawet odstaje. To nie jest złoty pasek, to jest zwykły metal. To nie jest skóra, to jest plastik. Uważam, że te marki
konkretnie, no powaliło, no co mam wam powiedzieć, no powaliło je i powaliło też mnie, że ją kupiłam. Ja nie żałuję, że ją kupiłam, bo wiążą się z nią fantastyczne wspomnienia, ale nie kupiłabym jej ponownie. I w ogóle zauważyłam, że jest mnóstwo imitacji tej torebki. Nie chodzi mi o podróbki, tylko po prostu o imitację, że jest bardzo dużo torebek w tym stylu i one wyglądają identycznie jak ta, bo naprawdę nie trudno stworzyć imitację plastiku, prawda? Nie trudno stworzyć imitację nylonowej torebki. Więc nie dziwię się, że tyle imitacji powstaje. O, dosłownie, tak wygląda Prada, nie? A tak wygląda imitacja Prady. Po prostu jest taka sama, tylko bez napisu Prada tutaj. O, to Prada, to nie Prada. To 7000? To stuwa. No tak to wygląda, naprawdę. Dosłownie, zobaczcie, jakbym wzięła o tak, o, bez Prady, no to ludzie by pomyśleli, że to kosztowało stówkę, nie? Tylko 7000 dodaje ten znaczek. To nie jest normalne. Uważam, że te marki przesadzają i uważam, że to im się skończy, że ludzie naprawdę będą mieli dosyć tego, bo ja też już mam tego dosyć i nie wyobrażam sobie teraz zapłacić tyle za torebkę. Mój maks w tym momencie, ile byłabym w stanie zapłacić za torebkę, to jest 2000 zł i to by musiała być naprawdę taka robiona ręcznie torebka ze skóry, a nie plastikowa torebunia. 11. Nie podobają mi się buty Adidas Samba. 12. Denerwuje mnie, że ciągle jest nowa moda na jakiś model butów. Przecież były już Adidasy Superstary, było co to jeszcze Dunki, teraz są Samby. Brakuje mi takiej różnorodności, bo mam wrażenie, że wszyscy, którzy chcą być modni, chodzą w tych samych butach. 13. Uważam, że Kendall Jenner nie jest dobrą modelką. Oczywiście jest przepiękną dziewczyną i chyba nikt nie będzie się z tym kłócił. Jest po prostu bardzo ładna, ale bycie ładnym nie równa się bycie dobrą modelką i uważam, że na swoich zdjęciach modelingowych wypada bardzo nudno i ma non-stop tę samą minę. Wydaje mi się, że dużo lepszą modelką jest Kylie Jenner i na swoich modelingowych zdjęciach wypada naprawdę hot. 14. Kling Girl Makeup uważam za najpiękniejszy makeup na świecie. Uważam, że wygląda cudownie, bardzo odmładza i dodaje dziewczęcości. I jest to w tym momencie mój ulubiony makijaż. 15. Uważam, że domalowywanie sobie piegów jest bardzo dziwne i mówi to osoba, która sama domalowuje sobie piegi. Po prostu myślę, że za kilka lat będziemy się z tego śmiać. Moja kolejna kontrowersyjna opinia makijażowa jest taka, że to przyklejanie sobie koralików, które było modne wtedy, kiedy był popularny serial Euforia, było dziwne. Sama jakby w to wpadłam i przykleiłam sobie mnóstwo koralików i chodziłam tak po ulicy, a teraz wydaje mi się to strasznie głupie. Ja nie wiem, jak ja tak mogłam iść do sklepu. No to po prostu ja wyglądałam, jakbym się z teatru urwała. I to w złym tego słowa znaczeniu. Teraz jestem bardziej, wiecie, eu naturel, dziewczyna. 17. Kiedyś uważałam, że USA jest najlepszym krajem na świecie, a teraz bardzo cieszę się, że mieszkam w Polsce, doceniam Polskę i w ogóle bardzo cieszę się, że mieszkamy w Europie, dlatego że możemy zwiedzać różne kraje, wiecie, wsiadacie do samolotu i za 2 godziny jesteście w zupełnie innym kraju, poznajecie zupełnie inną kulturę. Uważam, że Europa jest super i kiedyś wydawała mi się bardzo nudna, a teraz jestem zachwycona Europą. 18. Nie lubię fajerwerek. Wydaje mi się, że jest to atrakcja, na której punkcie szaleli ludzie kiedyś, a teraz ludzie mają fajerwerki po prostu gdzieś. Ja jestem spoko na to popatrzeć, no ale to jest naprawdę taka atrakcja 2 na 10. A co roku tyle zwierząt musi być na lekach uspokajających, bo się boją fajerwerek. Nie tylko zwierzęta domowe, ale też dzikie zwierzęta, ptaki. Co roku tyle ludzi umiera. Co roku tyle ludzi dostaje nieodwracalnych uszkodzeń ciała przez fajerwerki. A co nadal robimy? Nadal puszczamy te głupie fajerwerki. Naprawdę. Nie, to jest dla mnie rozrywka. Sorry, powiem to. Dla mnie to jest rozrywka dla boomerów. Użyłam tego słowa, obraziłam może wszystkich, ale sorry. Tak uważam. Fajerwerki to jest rozrywka dla boomerów. Nie mówcie, że się nie zgadzacie, bo wiem, że w środku, w głębi siebie się ze mną zgadzacie. Możecie mi teraz pisać na klawiaturze, że się mylę, ale to wy się mylicie. Wiecie, że tak jest. Przepraszam, poniosło mnie. Każdy może mieć opinię na temat
temat fajerwerek, jaką chcę, ale no ja uważam, że powinniśmy skończyć z tymi fajerwerkami. 19. Uważam, że bulldagi są za ostre i tego po prostu nie da się jeść i w sklepach jest mnóstwo dobrych ramenów, znacznie smaczniejszych niż bulldagi. Uważam, że ludzie, którzy jedzą bulldagi, robią to dla challenge'u, że robią sobie wyzwanie ostrości i nie wierzę, że oni czują tam jakiś smak, bo to jest po prostu za ostre. Może dla was nie jest, może lubicie, może wam smakuje, a ja jak się skuszę i zjem jednak takiego bulldaga, to później bardzo żałuję. A i tak ja nie daję całej tej saszetki z ostrością, ja tylko troszeczkę wlewam. A i tak żałuję. Kolejna kontrowersyjna opinia. Uważam, że przedłużane rzęsy wiele dziewczyn postarzają i to oko wydaje się być ciężkie. Mam wrażenie, że przedłużane rzęsy pasują naprawdę niewielkiej ilości dziewczyn i uważam, że nie ma nic złego w delikatnych i tylko lekko podkreślonych rzęsach. 21. Nienawidzę, jak ktoś ma szybkie auto albo szybki motor i stoi i robi na przykład na światło tak wiecie, bardzo głośno. Denerwuje mnie to, a jeszcze bardziej mnie denerwuje, jak ktoś na przykład jeździ wokół bloku i tak robi, prawda? Jeździ od końca ulicy do początku ulicy, jest tylko Mam wrażenie, że tym ludziom wydaje się, że to jest fajne i każdy im zazdrości, ale tak im się tylko wydaje. Większość ludzi to po prostu denerwuje albo nie robi na nich wrażenia. 22. Pokazywanie dzieci w internecie jest dla mnie szkodliwe, a już zarabianie na dzieciach, które nie zgodziły się, żeby ich wizerunek był upubliczniany, jest dla mnie jeszcze bardziej szkodliwe. 23. Uważam, że publiczne ogłaszanie, jaką płeć ma wasze dziecko, jest bardzo dziwne i okej, jeżeli to się dzieje w rodzinie, jeżeli ktoś organizuje imprezę z ogłoszeniem, jaka będzie płeć waszego dziecka, to jest jak najbardziej okej, ale nagrywanie tego i wrzucanie do internetu uważam za niesamowicie dziwne, bo odbiera według mnie po prostu intymność temu dziecku. No, zarabiasz pieniądze na płci swojego dziecka? Nie czułabym się dobrze, gdybym się dowiedziała, że moi rodzice zarobili pieniądze na tym, że miliony ludzi dowiedziało się, że jestem dziewczynką. Czułabym się po prostu jakaś taka... obdarta z godności, szczerze powiedziawszy. 24. Uważam, że fryzjerskie kosmetyki są dobre i nie zgadzam się z opinią, że to są te same kosmetyki, co w drogeriach, tylko po prostu droższe. Kolejny podpunkt. Denerwuje mnie bardzo wiele psiarzy i uważam, że niektórzy właściciele psów są niesamowicie denerwujące, bo wydaje im się, że to, że oni kochają swojego psa, znaczy, że wszyscy mają go kochać. I wiecie, ja lubię psy, lubię się na nie popatrzeć, czasem lubię się z nimi bawić, ale głównie interesuje mnie mój pies i bardzo denerwuje mnie, jak ktoś wymusza na mnie interakcję ze swoim psem. Ile razy ja już słyszałam: on nie gryzie, no niech pani go pogłaska, no niech ten piesek się pobawi z pani pieskiem. Kobieto i mężczyzno, mam gdzieś twojego psa. To, że ty uważasz go za najsłodszego na świecie, najprawdopodobniej jest tylko twoją opinią. Dla większości ludzi twój pies jest po prostu psem i jest irytującą rzeczą, którą chcą ominąć w drodze do domu. Zabierz go ode mnie. I mój pies też nie lubi kontaktów z innymi psami i bardzo mnie denerwuje, jak właściciele innych psów wymuszają ten kontakt. Kolejna kontrowersyjna opinia, i to jest dla mnie bardzo kontrowersyjne, do tego stopnia, że czasem mam ochotę zadzwonić na policję. Bardzo denerwują mnie właściciele psów, którzy puszczają swojego psa. I nie chodzi mi tutaj o psy, które mają gdzieś wszystko i po prostu idą przy właścicielu. To w ogóle mi nie przeszkadza, naprawdę. Ale denerwują mnie psy, które odbiegają od właściciela i przybiegają do was. Ile ja już razy słyszałam słynny tekst: ale mój pies nie gryzie, on nie ugryzie. A skąd wiesz, że nie ugryzie? Bo nie ugryzł jeszcze, ale to nie znaczy, że nie może ugryźć albo nie może zaatakować, jak coś go zdenerwuje. I ja wiem, że nam się wydaje, że my w 100% znamy nasze zwierzęta, ale to nam się tylko wydaje. To jest zwierzę i coś go może zdenerwować i może zareagować w jakiś dziwny sposób. Czasem ktoś idzie z psem na smyczy i jak ja wychodzę z moim psem na spacer, to ten pies to zauważy i podbiega do nas. I na przykład zaczyna się awantura, bo mój pies nie lubi innych psów i zaczynają się naprawdę kłótnie. I to jest denerwujące, bo później nawet jak ten właściciel za
zabierze tego psa, co też rzadko się zdarza, to zaraz wam powiem. Nawet jak zabierze tego psa, to później mój pies przez kolejne pół godziny jest po prostu zdenerwowany, szczeka na wszystko, ciągnie, jest poddenerwowany, nie może się załatwić, bo wiecie, ma takie nerwy. I właśnie to, co mówiłam, to jest też rzadkość, że właściciel zabierze tego psa, bo często jest tak, że ten pies podbiegnie do was i właściciel stoi i tylko woła: Maksiu, Maksiu, chodź! A Maksiu ma to gdzieś, nie? I sobie dalej biega. A wy się musicie z tym psem użerać. I na przykład nie możecie iść dalej, no bo ten pies za wami pójdzie. Nie możecie go po prostu olać i iść sobie dalej, bo ten pies sobie drepta za wami. No i co? No i tak głupio, prawda? Bo ten właściciel po psa nie idzie, ten pies za wami idzie, no co tu zrobić? Co to? Wziąć tego psa na ręce i dać temu właścicielowi, prawda? No, no nie, no. Nikomu psa nie będę zanosić, no ale z drugiej strony też nie chcę, żeby ten pies gdzieś poszedł w siną dal i się zgubił. Ostatnio miałam taką sytuację, że idę przez park i byłam wtedy ładnie ubrana, bo miałam spotkanie, zależało mi na tym, żeby dobrze wyglądać i podbiega do mnie naprawdę duży pies. Widać było, że on nie jest agresywny, ale był taki, wiecie, cały uśliniony, jak to takie duże psy tutaj z flafami, że on tak, wiecie, cały tutaj uśliniony. I ja wołam do właścicielki: proszę zabrać psa. I pani właścicielka do mnie: ale on nie gryzie, mój pies nie gryzie. Ale nie obchodzi, że on nie gryzie. Ja nie chcę mieć z nim kontaktu, bo on się chce na mnie położyć i się wytarzać i się wyprzytulać, a mi nie zależy na tym, żeby być brudną i całą w sierści. Kochasz swojego psa fantastycznie, ale to jest twoja prywatna sprawa. Inni ludzie mają prawo mieć twojego psa gdzieś, nawet jeżeli jest najsłodszy i najgrzeczniejszy na świecie. Boże, jak mnie to wkurza, widać to po mnie. Dobra, przechodzimy na inny temat. Schodzimy z tematu psów. Kolejna kontrowersyjna opinia. Uważam, że makijaż permanentny, który sobie zrobiłam na brwiach oraz przedłużenie włosów był jedną z najlepszych decyzji urodowych w moim życiu. I mimo, że mówi się, że to od przedłużanych włosów wypadną twoje naturalne włosy. I mimo, że mówi się, że no makijaż permanentny nie jest za dobry, bo może zmienić się moda, to mnie nie interesuje. Ja jestem z tego tak zadowolona, że nie żałuję tej decyzji i słuchajcie, ja naprawdę, ja nie mam swoich brwi, moje brwi są tak jasne, że ich po prostu nie widać. Teraz ja nie muszę nic z tymi brwiami robić i to naprawdę jest fantastyczne, bo to nawet nie chodzi o to, że ja nie miałam brwi, jak się pomalowałam. Nie, ja na co dzień nie miałam brwi. Ja żeby wejść do sklepu, to musiałam trochę te brwi przeczesać, czy je pomalować, żeby coś było widać, a tak to wyglądałam, jakbym miała takie wielkie czoło bez brwi. I naprawdę wielki kamień z serca mi spadł, że te brwi teraz mam. A jak moje naturalne włosy wypadną mi przez moje włosy przedłużane, to trudno. Odrosną. Nie mam zamiaru myśleć, co będzie za rok albo za dwa lata z moimi naturalnymi włosami. Na razie cieszę się z tych. Jak mi wypadną moje, to będę się wtedy zastanawiać. To wtedy się zgolę i będę chodziła łyso i będę zapuszczała swoje naturalne włosy i to też będzie okej. Na razie cieszę się z tego, co mam. Następna kontrowersyjna opinia. Uważam, że ceny jagodzianek w Polsce to jest jakieś szaleństwo i to w ogóle, co się stało z jagodziankami, to jest szaleństwo. Uważam, że ta bułeczka jest ofiarą mody, która teraz na nią panuje. Słuchajcie, wiele większych miast w Polsce oferuje jagodzianki za ponad 30 zł i kiedyś jagodzianka to była po prostu słodka bułka z jagodami, którą się jadło w lipcu i nikt jakoś za bardzo nie brał tego do serca, a teraz jagodzianka stała się tak modna, że do niektórych miejsc z jagodziankami ustawiają się godzinne kolejki. Te jagodzianki kosztują po prostu 30 zł albo nawet więcej. Zrobiła się z tego niesamowita moda. Tak samo pytałam się mojej koleżanki, jaka jest jej ulubiona jagodzianka i powiedziała mi, że w kawiarni niedaleko niej, słuchajcie, sprzedają jagodzianki obsypane złotem. Rozumiecie? Jagodzianki obsypane złotem. Kiedyś to była po prostu bułka, którą się jadło, a teraz no najlepiej tą jagodziankę po prostu, nie wiem, no postawić sobie na półce i się na nią patrzeć, bo to już kosztuje nie wiadomo ile jeszcze jest złotem obsypane. Niektórzy naprawdę oszaleli i niektórzy się naprawdę odkleili, mam wrażenie. To nie jest normalne. To jest tylko bułka z jagodami, okej? Okay? To jest tylko bułka z jagodami. Trzeba to sobie powiedzieć głośno. Sama testowałam jagodziankę Magdy Gessler, która
kosztowała 30 zł i była okej. Okay. Natomiast słuchajcie, w moim mieście mam bardzo podobną za 6 zł. I ja rozumiem, że jagody są drogie, ale no nie na tyle, słuchajcie, nie na tyle. I nie są warte tego, żeby je sypać złotem i liczyć sobie za jagodziankę miliony. Kolejna kontrowersyjna opinia. Nie przepadam za zachowaniem wielu Amerykanów. Uważam, że wielu Amerykanów uważa się za lepszych niż inne narody. Uważają, że USA jest najlepszym krajem na świecie, przez co bywają bardzo aroganccy wobec innych ludzi i innych narodów i nie podoba mi się to, jak zachowują się poza granicami swojego kraju. Wiele razy, jak podróżowaliśmy i ktoś był bardzo głośno, to zazwyczaj byli to właśnie Amerykanie, słychać to było po akcencie. Raz jak byliśmy w restauracji na Islandii, to była grupa Amerykanów, którzy zachowywali się tak głośno. Mówili tak głośno i nie dlatego, że byli po prostu grupą i po prostu mówili głośno, nie. Oni mówili dwa razy głośniej niż przeciętny Europejczyk. Nie wiem, ogólnie mam teraz jakiś hejt na Amerykę, kiedyś bardzo mi się podobał ten kraj, a teraz jakoś tak bardziej doceniam Europę i nie uważam już ani Ameryki, USA za najlepszy kraj na świecie, ani Amerykanów za najlepszy naród. I moja ostatnia kontrowersyjna opinia, uważam, że każda osoba, która ma zostać rodzicem, powinna być przeszkolona w podstawach psychologii i wychowania dziecka, bo skupiam się na tym, żeby nauczyć rodziców, jak to dziecko nakarmić, umyć, przewinąć, jak je utrzymać przy życiu, ale kompletnie nie skupiamy się na psychice i bardzo wielu rodziców robi po prostu krzywdę swoim dzieciom, a wydaje mi się, że kilka zajęć z psychologiem rodzinnym naprawdę pomogłoby tym rodzicom. Powiedziałoby im, co jest na przykład normalne w danym okresie życia dziecka, żeby się też nie denerwowali i żeby poprawnie reagowali na zachowanie dziecka. Wiem, że wielu rodziców teraz już jest świadomych i czyta o wychowaniu dziecka i się edukuje, ale wielu nie. I nadal skupiamy się głównie na przeżyciu dziecka, a nie na odpowiednim wspieraniu jego psychiki. I to jest w sumie bardzo smutne. Okej, to moje wszystkie kontrowersyjne opinie. Napiszcie, z którymi się zgadzacie, z którymi się nie zgadzacie. Napiszcie mi także, jakie są wasze kontrowersyjne opinie. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa! Do zobaczenia!